Witam Was, bracia i siostry. Tutaj na początek takie krótkie ogłoszenie. W razie, gdybyście zostawiły rosół w domu na gazie wolnym i musiały wyjść, my to rozumiemy. Ja chodziłem do takiego zboru, w którym właśnie to było wszystko tak wyliczone, że pod koniec, że koniec nabożeństwa zbiegał się przeważnie z zakończeniem procesu gotowania obiadu i kiedy przychodzili do domu, już wszystko było gotowe. No ja miałem tak zwany slow cooker i nie musiałem w ten tryb wpadać. Chwała Bogu za to, że Bóg daje nam kogoś, żeby nam przypomniał o prześladowaniach na świecie. Bo tak jak ja wiedziałem o tym, ale nie wiedział, że to akurat w ten dzień. I to się tak zbiega akurat z tym, że będziemy mówić w drugim rozdziale listu do apostoła Pawła do Tezaloniczan o prześladowaniach. W drugim rozdziale prześladowania zajmują poważną część tego rozdziału. Paweł nazywa to po swojemu w języku angielskim, jest taka fraza, która znajduje się w liście do Filipian 3:10, w angielsku jest fellowship of sufferings, czyli taka społeczność z jego cierpieniami. Jest w prześladowaniach apostoł Paweł poznaje Pana Jezusa jeszcze bliżej. Ale ja do tego wrócę, jak będziemy mówili o prześladowaniach w tym rozdziale. Rozdział drugi listu do Tezaloniczan. W ubiegłym tygodniu brat nasz z Portugalii mówił o tym liście, nam już tutaj nakreślił pewne ważne rzeczy, opisał ten list. Ja dzisiaj spróbuję się wgłębić w szczegóły. Zauważyłem trzy rzeczy w tym liście i tym się chcę właśnie dzisiaj z wami podzielić. Pierwsza rzecz to jest ład i porządek i harmonia, którą widzimy w Słowie Bożym. To nie jest nic nowego, ale ja miałem problem, trudność w przygotowywaniu się do tego wykładu i byłem już gotowy faktycznie sięgnąć po jakieś pomocy, jakieś komentarze, prawda, żeby coś przygotować, dopóki nie zacząłem się modlić i nie zacząłem widzieć czegoś, co w tym słowie, co odnosi się do mnie i mnie tak bardzo ubłogosławiło. Dziękuję. I myślę, że również was dzisiaj to ubłogosławi. Ale druga rzecz to jest, którą zauważyłem, to jest jak wielka jest miłość i taki osobisty ton, w jaki apostoł Paweł odnosi się do Tesaloniczan, a może zwłaszcza w tym rozdziale. No i trzecia rzecz, którą będę chciał dzisiaj poruszyć, to są trzy główne sprawy, którymi apostoł Paweł w moim odczuciu najbardziej się zajmuje właśnie w tym rozdziale. Więc przejdźmy już do tego drugiego spostrzeżenia. List nasycony jest miłością, jest taki właśnie miły i osobisty. Jest to faktycznie takie spojrzenie wstecz na to, co się stało, kiedy apostoł Paweł ze swoją grupą, z ludźmi, którymi tam przybył, co się faktycznie wydarzyło w Tesalonikach. Tak, i on to przypomina Tesaloniczanom w tym rozdziale. Przypomina to w sposób taki łagodny, napełniony miłością i wdzięcznością, w taki bardzo osobisty sposób. Kiedy ja to czytałem, odnosiłem takie wrażenie, jakby ktoś ukochany i poważany zwracał się do swoich dzieci, prawie jak ojciec. Takie moje było odczucie i dlatego wybrałem dzisiaj do czytania, a przeczytam cały rozdział, tłumaczenie, czy raczej parafrazę pod tytułem Słowo Życia, rozdział drugi. Będę czytał z tej parafrazy i to będzie, w moim odczuciu to brzmi jeszcze bardziej tak przystępnie, o ile to jest dobre słowo. Okej. Sami zresztą wiecie, drodzy bracia, jak pożyteczne były te odwiedziny. Pamiętacie, jak źle potraktowano nas w Filipii bezpośrednio przed przybyciem do was. I jakich doznaliśmy tam cierpień, ale Bóg
dodał nam odwagi. I chociaż otaczali nas wrogowie, głosiliśmy wam to samo przesłanie. Możecie więc przyznać, że w głoszeniu Ewangelii nie kierowaliśmy się żadnymi nieczystymi pobudkami ani złymi zamiarami, ale byliśmy uczciwi i szczerzy. Albowiem przemawiamy jako wysłańcy Boga, który powierzył nam głoszenie prawdy. Ani na jotę nie zmieniamy Jego orędzia, by dostosować je do upodobań słuchaczy. Służymy samemu Bogu, który docieka najskrytszych myśli naszego serca. Jak sami dobrze wiecie, ani razu nie pokusiliśmy się o pozyskanie was pochlebstwami. A Bóg wie, że nie udawaliśmy także wielkiej przyjaźni, aby wyłudzać od was pieniądze. Jeśli zaś chodzi o uznanie, nigdy nie oczekiwaliśmy go ani od was, ani od kogokolwiek. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy stać się dla was ciężarem. Lecz byliśmy dla was łagodni, jak matka, która karmi i opiekuje się swymi dziećmi. Pokochaliśmy was tak bardzo, że ofiarowaliśmy wam nie tylko Słowo Boże, ale i własne życie. Drodzy bracia, czy przypominacie sobie, jak ciężko pracowaliśmy w czasie pobytu u was? Dniem i nocą trudziliśmy się w pocie czoła, by zarobić na utrzymanie. Gdy głosiliśmy wam dobrą nowinę, nie chcąc wtedy nikogo z was obciążać jakimikolwiek kosztami. Zarówno wy sami, jak i Bóg jesteście świadkami, że w stosunku do każdego z was postępowaliśmy bezinteresownie, uczciwie i nienagannie. Pamiętacie zapewne, że przemawialiśmy do was jak ojciec do własnych dzieci, błagając, zachęcając, a nawet nakazując, aby wasze codzienne życie nie przynosiło Bogu wstydu, ale stało się dla Niego powodem do radości, bo On otworzył przed wami swoje królestwo i zaprosił do podzielenia swojej chwały. Nieustannie też dziękujemy Bogu, że tego, co wam głosiliśmy, nie traktowaliście jako nasze ludzkie słowa, lecz przyjęliście jako Słowo Boże, bo tak jest w istocie, a ponieważ w nie uwierzyliście, zmieniło ono wasze życie. Wtedy, drodzy bracia, byliście prześladowani przez własny naród, podobnie jak zbory w Judei cierpiały od Żydów, własnych rodaków. Pozabijali oni swych proroków, uśmiercili samego Pana Jezusa, a teraz wypędzili i brutalnie prześladują także i nas. Sprzeciwiają się Bogu i są wrogami wszystkich ludzi, bo usiłują nas powstrzymać od głoszenia poganom wieści o zbawieniu, przez co grzechy ich nieustannie się mnożą, lecz w końcu dosięgną ich gniew Boży. Drodzy bracia, od chwili rozstania z wami, choć na tak krótko, nasze serca i tak z wami pozostały. Wszelkimi siłami próbowaliśmy znowu spotkać się z wami. Tak bardzo pragnęliśmy przybyć. Ja sam, Paweł, próbowałem kilkakrotnie, ale szatan nam w tym przeszkodził. Bo cóż jest celem naszego życia? Co daje nam radość i nadzieję? Co jest naszą nagrodą i koroną, którą będziemy się chlubić? To wy właśnie. Wy będziecie źródłem naszej wielkiej radości, gdy staniemy razem przed naszym Panem Jezusem Chrystusem w dniu Jego powrotu. Jesteście naszą dumą i radością. Bracia i siostry, w tym momencie mógłbym faktycznie zamknąć moje notatki, mogliśmy pójść do domu i byśmy byli ubłogosławieni, pozwalając Duchowi Świętemu przełożyć tą prawdę na nasz własny język, w naszym sercu, tak żebyśmy byli zbudowani i żyli tym Słowem. Ale ponieważ zostało mi jeszcze kilka minut, więc postaram się wam powiedzieć, co, jak mnie to dotknęło. Może i was również to ubłogosławi. Paweł według mnie opływa w miłości, twardej miłości. Mówisz o rzeczach tak, jak one w rzeczywistości istnieją. Nie przeprasza nikogo za nich, nie, za nic. Nie stara się gdzieś wśliznąć w czyjeś łaski. Mówi tak, jak jest. I to jest właśnie kwintesencja miłości. A także miłości Bożej. On nie daje nam tego, co my chcemy, tylko to, co jest nam potrzebne. Co było nam potrzebne? Jezus Chrystus. On nam dał Pana, naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy. Także dzisiaj możemy stać przed Nim, stanąć w obecności naszego Pana 24 godziny, bo On nigdy nie śpi.
i będziemy przyjęci. A nasze modlitwy, a zwłaszcza może dzisiaj, pamiętając o prześladowanych chrześcijanach, będą, Pan odpowie na nie, wysłucha je i odpowie na nie. A nie zdziwiałbym się, bo tak w moim życiu jest często, że znam odpowiedź na moje modlitwy, że Pan mi daje poznać, jak odpowiedział na te modlitwy w życiu różnych ludzi. Ale gdybyś miał, bracie i siostro, odmienne od mojego zdanie, że to jest list napełniony, ten rozdział jest napełniony, zwłaszcza taką właśnie miłością, jest taki subiektywny i osobisty, to pójdźmy do wersetu 7. W wersecie 7 apostoł Paweł pojawia, no może to jest złe słowo pojawia się, ale przemawia do swoich duchowych dzieci jako matka. W wersecie 7. Napisane, lecz byliśmy dla was łagodni jak matka, która karmi i opiekuje się swymi dziećmi. Pokochaliśmy was tak bardzo, że ofiarowaliśmy wam nie tylko słowo, ale i własne życie jako matka. My jesteśmy bardzo tak intymnie związani z naszymi matkami. Prawda? To jest moja mama. Ona mnie ukochała. Ja pamiętam moją mamę. Już jej nie ma. Jak bardzo nas kochała, jak wielkie wyrzeczenia musiała... Dla niej to nie było wyrzeczenie, to była dla niej, po prostu był dla niej chleb powszedni. Jak wiele zrobiła dla nas. Takie są nasze matki. I myślę, że wielu z was wie, o czym mówię. Ale apostoł Paweł również odnosi się do nich w wersecie 11 jako ojciec. Bo nie ma, albo nie powinno być matki bez ojca, prawda? Albo ojca bez matki. A więc ojciec, jako ojciec przemawia do Tesaloniczan, pamiętajcie zapewne, że przemawialiśmy do was jak kto, jak ojciec do własnych dzieci, błagając, zachęcając, a nawet nakazując, aby wasze codzienne życie nie przynosiło Bogu wstydu, ale stało się dla Niego powodem do radości, bo On stworzył przed wami swoje królestwo i zaprosił do podzielenia swojej chwały. Już ta końcówka tego wersetu powinna nas napełnić radością i taką wdzięcznością, o której mówi dzisiaj brat Tomasz. I zaprosił nas do podzielania swojej chwały z nami. Z kim? Z nami? Którzy na to nie zasługiwali od początku świata. Od kiedy żeśmy się narodzili, wszystko w nas przemawia przeciwko Bogu. Dopóki On nie dotknął się nas pewnego dnia i nie zaprosił nas do swojej chwały. Takie jest nasze świadectwo. Takie jest świadectwo tych, którzy zwrócili się do Pana, chodzą z Nim każdego dnia i cieszą się Jego obecnością, nawet podczas bezsennych nocy. Amen. Ale to nie wszystko, bo apostoł Paweł zwraca się również do Tesaloniczan jako brat w wersecie 17. W wersecie 17 mówi tak, drodzy bracia, jeżeli jej mówi tak do nich drodzy bracia, to znaczy, że sam jest bratem dla nich. Tak, drodzy bracia, od chwili rozstania z wami, choć na tak krótko, nasze serca i tak zwane z wami pozostały, wszelkimi siłami próbowaliśmy znowu spotkać się z wami. Wszystko robił, co mógł, żeby się z nimi spotkać, bo serce jego było tak blisko ich, że nie mógł sobie pozwolić, nie mógł wytrwać już dłużej w oczekiwaniu na ten moment połączenia, ale nie nastąpił. Szatan przeszkodził im w tym celu. I tak apostoł Paweł zwraca się do swoich duchowych dzieci, do tych, którzy się nawrócili podczas słuchania Słowa Bożego, które do nich, o którym do nich mówił. Ale w tych przykładach, będąc zarówno matką, ojcem, jak i bratem, zwraca się do nich nie po to, żeby nam zwrócić uwagę na to, jak wielka jest i głęboka jest miłość naszych rodziców, czy nawet braci do nas, chociaż to jest ważne i to jest dobre, my wiemy o tym, ale żeby nas zwrócić ku Bogu. W Psalm 27:10 apostoł Paweł na pewno je... Ten werset dobrze znał. Mówi tak, że gdyby choćby ojciec i matka opuścili mnie, to Pan mnie przygarnie. Gdyby mnie opuścili, jeżeli to jest, ja wiem, że to jest możliwe, ale żadna matka, żaden ojciec od tak z własnej woli nie chce opuścić swoich dzieci. I Pan
mówi przez autora Psalmu 27, że nawet gdyby ojciec i matka opuścili mnie, to Pan mnie przygarnie. Taki jest nasz Pan. Przygarnia swoje dzieci. Ale my wiemy, i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, żeby wiedzieć, my wiemy, i to napisał nam Jan w rozdziale 15 Ewangelii Świętego Jana, wersety 12-13, i mówi tak, może od 13, i mówi nam tak, że nikt nie ma większej miłości, nikt, ani matka, ani ojciec, ani brat, ani siostra, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Ja nie mówię o ojcu Maksymilianie Kolbe. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję. Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo znajdowałem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Nikt nie ma większej miłości nad tego, który wydał swojego własnego syna za to, aby ci niewdzięczni, tacy jak my, zbuntowani z natury i z urodzenia, dla nich właśnie wysłał go na śmierć na krzyżu i odkupił nasze życie na zawsze, na całą wieczność. Apostoł Paweł zakłada w ten sposób, widzimy jakby fundament w tym liście, na którym będzie później budował w dalszych częściach tego listu. Tak? My również powinniśmy w ten sposób budować jak Paweł, bo apostoł Paweł nie waha się zwrócić komuś uwagi, powiedzieć dotknąć problemu tam, gdzie najbardziej jest rozjątrzony. On się nie obawia tego. Dlaczego? Ponieważ buduje na miłości. Ci, którzy mają uszy ku słuchaniu i oczy ku widzeniu, rozumieją to i przyjmują to. Ja pamiętam, będąc dopiero co nawróconym chrześcijaninem, młodym człowiekiem, przychodziłem do zboru i trzy razy w niedzielę i trzy razy później jeszcze wtorek i piątek. Czyli to było razem pięć razy w tygodniu do zboru z czwórką dzieci. I nie mogłem się doczekać, żeby usiąść w hotelu i usłyszeć, co Pan ma dzisiaj dla mnie. Jakie słowo ma dzisiaj dla mnie. Nie to, żebym tego nie szukał na własną rękę w Słowie Bożym, prawda? Ale czekałem na to. Czekałem na to, aż usłyszę kolejny przekaz, kolejny wykład, kolejne kazanie. Z tym nastawieniem, Boże, co jeszcze jest w moim sercu, czego ja nie widzę, co nie jest takie jak Ty? Gdzie jeszcze chciałbyś, żebym się zmienił, Panie? Co jeszcze chcesz, abym zrobił? I tak jest do dzisiaj. Kiedy przychodzę do zboru słuchać kazania, Słowa Bożego, wykładu, oczekuję, jestem pełen oczekiwania. Panie, pokaż mi, kim jesteś. I myślę, że to jest dobre, ponieważ w ten sposób wzrastamy w Panu, ku Jego chwale. No i trzecie moje spostrzeżenie było takie, że Paweł skoncentrował się tutaj na kilku rzeczach w tym rozdziale. Tak? A są to, po pierwsze, życie chrześcijańskie. Tak? 10 wersetów, od wersetów 3 do 13. Te wersety mówią o życiu chrześcijańskim i o służbie apostoła Pawła. W jego życiu nie było rozdzielenia między życiem a służbą. Życie to była służba, służba to było życie. I opisuje nam w 10 wersetach, dlaczego to jest takie ważne. W wersetach 2, 14 do 16 i 18 mówi o prześladowaniach. 5 wersetów. Czyli mamy życie chrześcijańskie i służba, prześladowania i na samym końcu wersety 17, 19 i 20. Tam mówi o celu i radości swojego życia. I ja to w ten sposób widzę i myślę, że to pomoże nam, na pewno mnie, zrozumieć lepiej przesłanie w tym liście. Ale skoncentrujmy się teraz na pierwszej sprawie, czyli życiu chrześcijańskim i służbie apostoła Pawła wśród Tesaloniczan. 10 wersetów od 3 do 13. My już znamy te wersety, nie będziemy czytać, ale apostoł Paweł
koncentruję się na tej sprawie z dwóch powodów. Po pierwsze, że pierwszy powód jest taki, że Żydzi, którzy, bo wiemy, że apostoł Paweł przyszedł do synagogi i tam zaczął głosić słowo, prawda, ale niestety pewna frakcja, pewna część tej grupy w tej synagodze zwróciła się przeciwko niemu. Stała się mu wroga. I apostoł Paweł pisze o tym, czy przypomina Tesaloniczanom o tym, w jaki sposób żyli wśród nich po to, aby udaremnić zabiegi tych wrogich mu Żydów w Tesalonikach, żeby nie rozbili tej młodej grupy chrześcijan, która się tam rozwijała. A pamiętamy, że apostoł Paweł był tam ile? Tylko 3 sabaty, 3 tygodnie. Bracia i siostry, w 3 tygodnie zbudował zbór. W 3 tygodnie powstał zbór, który był w stanie przetrwać prześladowania z rąk wrogich im Żydów. Niesamowite, jak wielka, niezwykła była ich ta wiara. To jest jeden powód, czyli wroga działalność Żydów, tak, żeby udaremnić ich zabiegi. Tak, Pawła nie ma. Czy Tesaloniczanie dadzą sobie radę? Czy dadzą się zwieść? Dlatego pisze o tym. Tak żeśmy wśród was żyli. Niech wam nikt nie powie, że było inaczej. Przypomina wam im o tym. Ale drugi powód jest taki. Chcę wam podać przykład tego, jak żyć i jak pracować wśród braci i sióstr. To była taka lekcja poglądowa. Najpierw przyjechali na 3 tygodnie i żyli między nimi bez zarzutu, przynosząc chwałę Bogu. Ale te rzeczy się, czasami nie zauważamy tego. Czasami to się ulatnia gdzieś z głowy. I dlatego apostoł Paweł pisze im, żeby dać im wzorzec do naśladowania. Teraz będziecie mieli list, który będziecie mogli czytać i macie czytać, zresztą mówi pod koniec, macie czytać braciom i siostrom w innych zborach, macie czytać to. Będziemy mogli to teraz rozważać, będziemy sobie mogli przypominać, tak jak my to dzisiaj robimy, będziemy mogli według tego żyć. Tak? To nie jest tylko gdzieś jakiś fragment czyjejś myśli. Mi się wydaje, że on był taki. Nie, on nie był taki. A może był taki, a może nie. Prawda? Nie, wszystko jest teraz zapisane. Dlatego my mamy słowo. Dzięki Bogu za Tesaloniczan, bo Pan natchnął apostoła Pawła tymi pięknymi słowami, abyśmy mogli teraz według nich żyć. I nie tylko żyć, ale również innym polecać te słowa. A więc życie codzienne chrześcijańskie i uświęcenie to są dwie sprawy, które nie powinny być dwoma różnymi sprawami. Życie chrześcijańskie powinno być życiem w uświęceniu, postępującym każdego dnia. Tak powinno być. Nie jest tak i przez to nie stracimy naszego zbawienia. Ale dlaczego czynić inaczej, niż upodabniać się do naszego Pana Jezusa Chrystusa każdego dnia? Co zrobił apostoł Paweł wśród nich? W wersecie 3 czytamy kazanie, ich nie było z podstępu lub nieczystych pobudek. Następny werset. Nie po to, by się podobać ludziom, lecz Bogu. Nie z chciwości. W 6 nie szukaliśmy chwały u ludzi. W 7 byliśmy łagodni i troskliwi jak matka. Życzliwi w 8 gotowi do poświęceń. W 9 pracowaliśmy, by nie być ciężarem dla was. Ciężko pracowaliśmy. Dnie i noce. Postępowanie. Nienaganny mieliśmy wśród was, świątobliwe życie i sprawiedliwy prowadziliśmy. Po ojcowsku was traktowaliśmy, napominali, zachęcali, zaklinali. Nie lubię tego słowa, ale jest, błagali, jest lepsze, błagali. Z dziękczynieniem. Czasami nie widzimy rezultatów, bracia i siostry, od razu, ale czy dziękujemy za to, co będzie, co się z tego wykluje, że tak powiem. Czy dziękujemy Panu, zanim zobaczymy rezultat? Bo dobry jest Pan. Nasz Pan jest dobry.
Także to była, to jest pierwsza sprawa, najwięcej temu poświęcił właśnie w tym rozdziale. Druga, nie mniej ważna sprawa, tylko 5 wersetów, z 20 w tym rozdziale, tak? Czyli to jest 1/4. To są prześladowania, ich prześladowania i prześladowania Tesaloniczan. I widzimy, że apostoł Paweł, gdzie się nie pójdzie, gdzie się nie zwróci, tam są wyzwania, tam są prześladowania, tam są biczowania, tam się go wyśmiewa, tam się go pozbywa i wyrzuca z miasta i wtrąca do więzienia. I Tesaloniczanie też doświadczyli tej rzeczywistości. Bracia i siostry, chcę wam przypomnieć, tylko 3 tygodnie byli noworodkami, a już doświadczyli wielkich, czytamy o tym w 17 bodajże rozdziale, czy w 16, w 17, dobrze mówię, rozdziale do Dziejów Apostolskich. Czytamy, co tam się działo, jako oseski, nowonarodzone niemowlęta w Panu, wytrwali i trwali te, czytamy w drugim liście do Tesaloniczan, że te prześladowania dalej trwają, że to się nie skończyło i nie ma się co dziwić, bo prawda zawsze jest wyzwaniem dla ciemności. I taka jest rzeczywistość. Dzięki Bogu, że nie mamy prześladowań w tym kraju, ale przyjdą. Wcześniej czy później? Pytanie kiedy? Ja nie sądzę, że to jest dobre pytanie kiedy. Pytanie jest, czy nasza miłość nie ostygnie z powodu wzrostu nieprawości. Takie jest pytanie. Czy będziemy czekać? Czuwaj, mówię, bracie i siostro. Dzisiaj ponownie, czuwaj. Bo czas się kończy nam na tej ziemi. Popatrzmy, co się działo w służbie apostoła Pawła. W rozdziale 16 Dziejów Apostolskich, ja tylko szybko to nakreślę, do Filipii przychodzi, tak, rozdział 16, wersety 11 do 40, możecie sobie gdzieś zapisać, przeczytać później. W Filipii, tak, zakłada zbór. Kto jest w tym zborze? Bogata Lidia, która sprzedaje purpurę, jest opętana i jest stróż więzienny. Ze swoją rodziną, na pewno. Tych troje. I jest zbór. Powstaje zbór w tym miejscu. Ale oczywiście wtrąceni zostają do więzienia. Dlaczego? Ponieważ skończyły się dochody dla tych, którzy posiadali, czy mieli w posiadaniu tą opętaną, która miała wieszczego ducha. Skończyły się ich dochody, więc podburzyli miasto przeciwko nim. Wtrącili ich do więzienia. Ale co się stało w więzieniu? Anioł Pański przyszedł i wyprowadził ich z więzienia. Widzimy ich później, że żegnają się ze swoim młodym, nowym zborem. Oni później w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich będą wracali do Tesaloniki i do Macedonii i na pewno wrócili również, tak myślę, do zboru w Filipii. Ale zostali, wychodzą, jeszcze mają rany, które ociekają ropą i świeżą krwią. I przychodzą do Tesaloniki. Dzieje apostolskie 17:1-9. Tam tylko 3 tygodnie przybywa, naucza. Wiadomo, przyłączają się do niego Żydzi, jacyś Grecy pobożni i niemała liczba znamienitych kobiet. Ale i tam Żydzi go prześladują i wyrzucają go z miasta. On wychodzi stamtąd do Berei. W Berei Żydzi w synagodze byli szlachetniejsi i zgłębiali naukę Pawła. Ale ci z Tesaloniki posłali za nim tych prześladowców właśnie, żeby i w Berei mieszali i niszczyli jego pracę, pracę apostoła Pawła. I w ten sposób znajdujemy go w Dziejach Apostolskich 17:16-34 w Atenach. Stamtąd
jedzie do Koryntu, skąd pisze list do Tesaloniczan. To jest rozdział już 18. No i stamtąd wjeżdża do Efezu. To są Dzieje Apostolskie 19 i później powraca z powrotem do Macedonii. I ma nawet wśród swojej grupie jednego z Tesaloników i myślę, że to jest wystarczający powód do tego, by myśleć, że odwiedził również zbór w Tesalonikach w drodze powrotnej. I Pan nazywa, tak jak to już na początku powiedziałem, Pan nazywa to przez usta apostoła Pawła wspólnota jego cierpień. Tak? Filipianie 3:10. Pan mówi do nas w gdańskiej Biblii, w gdańskim tłumaczeniu, że apostoł Paweł utracił te wszystkie rzeczy, na których ludziom zależy w tym świecie. Po co? Żebym go poznał, żebym poznał Pana naszego i moc zmartwychwstania Jego i społeczność ucierpienia Jego. Tak mówi stara Biblia Gdańska. A w Biblii Jakuba Wójka napisane jest, że żebym go poznał i moc zmartwychwstania Jego i społeczność utrapienia Jego, przypodobany śmierci Jego. Ten stary język tak jest wyrazisty, dla mnie przynajmniej. Ale co mi to mówi, że apostoł Paweł, on nie traktował tych cierpień jako zła koniecznego, jako funkcji jego dzieła, jako funkcji jego, czy wyniku, czy konsekwencji jego działalności. To był, dla niego to była część życia w Panu, coś, co go przybliżało nawet bardziej do Jezusa Chrystusa. W cierpieniach, w jego słabości okazuje się mocnym, w cierpieniach, w ucierpieniach Jego, w społeczności, w tym związku poznaje, kim tak naprawdę jest Jego Zbawiciel. I trudno się dziwić, że w ostatnim liście, który napisał, bo ten pierwszy Tesaloniczan to jest pierwszy list, który w ogóle napisał, ale w tym ostatnim do Tymoteusza pisze tak, jeśli cierpimy z Nim też będziemy królować. A do Rzymian napisał, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami jesteśmy, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. A Piotr też nam o tym mówi. Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony. Ja czytałem wyznania ludzi i rodzin ludzi, którzy byli zamęczeni teraz we współczesnych czasach, konkretnie w krajach muzułmańskich. I ci ludzie nie byli zastraszeni. Ci ludzie nie byli pełni grozy, byli pełni chwały. Oni wiedzieli, za co ich ukochani umarli i wiedzieli dlaczego. I wiedzieli, że oni umarli z radością Pana w ich sercu. Ale to jest wtedy, dopiero kiedy wejdziemy w tą społeczność ucierpienia Jego. My nie musimy cierpieć w tych czasach i nam łatwo przychodzi zrozumieć te wersety. Łatwo nam, bo nas to nic nie kosztuje. Ale kiedy będziemy musieli stracić pracę z tego powodu, kiedy ktoś nas za to pobije, wychłoszcze, kiedy ktoś z naszych wrogów położy swoje brudne łapy na naszych dzieciach i żonach, bracia i siostry, jeżeli nie będziemy mieli tej społeczności w ucierpieniu z Panem, odpadniemy. Jak przejdziemy przez te wyzwania? Mam nadzieję, że nas to nigdy nie spotka. Czuwaj, bracia i siostro, bo nie wiesz, kiedy to się może wydarzyć. Bądź przygotowany.
Dlaczego Paweł cierpiał tak wiele? I dlaczego Tesaloniczanie cierpieli tak bardzo? Ponieważ głosili w wierze. Głosili prawdę w wierze. Wiara. I gdy wiara się pojawia, natychmiast jest opozycja, natychmiast jest sprzeciw, natychmiast zyskujemy wrogów. Tracimy naszych tak zwanych przyjaciół. Ilu z was pamięta? I taka jest moja rzeczywistość. Kiedy ja się nawróciłem, każdemu chciałem powiedzieć o tym, jaka mi radość, jaki mnie przywilej spotkał, jaka radość, jaka wspaniała rzecz. Poznałem Pana, jestem zbawiony. I wszyscy się na mnie patrzyli, jak co się mu stało? Taki fajny facet był. Co się z nim stało? Ja im tego za złe nie mam, ale nie zgadzam się ze sposobem, w jakim żyją. Nie zgadzam się ze sposobem, w jakim mówią. Nie zgadzam się z ich wartościami, z tym, co przedkładają, z tym, w jaki sposób żyją swoje życie. Ale wierzę, że pewnego dnia mogą się nawrócić i modlę się za nich i ufam Panu. To jest, bracia i siostry, to jest Mission Impossible. Tu brat Tomek kiedyś głosił takie kazanie, Mission Impossible. Nie sposób żyć tego życia tak, jak jest tu napisane, bez wiary. Ale i wiara pewnego dnia zaczyna nam, jakie jest słowo dobre, tak żedność, robi się słabsza. I pewnego dnia i to zaczynamy sobie zadawać pytania. Słabnie wiara. Blednie to świadectwo, które kiedyś mieliśmy. Ale dlatego Pan nam daje miłość. I my nie możemy ukochać nikogo, ja przynajmniej. Ale Słowo Boże mówi, że wy również. Nie możecie ukochać nikogo. Dlatego sami siebie. Dlaczego? Ponieważ Pan ukocha nas najpierw po to, abyśmy my mogli innych kochać. I kochać naszego Pana. I kiedy zaczynamy to rozumieć, ta miłość nas napełnia. I możemy iść kolejny krok. Kolejną milę. Tak? Możemy iść z Panem. Możemy oddać nasz płaszcz, to, co nam drogiego jest. Możemy się podzielić słowem czy kanapką z kimś. Miłość. Ale i ona może ostygnąć. A Pan Jezus mówi nam prosto, że żebyśmy uważali, żebyśmy czuwali, bo w tych ostatecznych czasach miłość wielu oziębnie. Z jakiego powodu? Z powodu wzrostu nieprawości. Nie wiem, czy widzicie to, bracia i siostry, że to, co jest prawdą, teraz nazywa się nieprawdą. Wszystko jest odwrócone do góry nogami i jakby nowy, jakie jest dobre słowo, nowe myślenie jakby jest narzucane człowiekowi. Jeżeli nie będziemy trwali w słowie, damy się przekonać. Tak, a więc potrzebna jest nam nie tylko miłość, ale również i nadzieja. I apostoł Paweł dlatego traktuje ich z tak wielką miłością, z taki osobisty sposób, ponieważ będzie im zaraz dawał tą nadzieję, pokazując, że Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół, po swoich świętych. On przyjdzie i ich wyrwie z tych prześladowań. Tak, to jest nadzieja naszego zbawienia. Miłość, wiara, miłość i nadzieja. I wiemy, że z tych wszystkich miłość jest największa, najważniejsza. To ciekawe, że apostoł Paweł rozpoczyna ten list w rozdziale pierwszym, to akurat brat Tomasz mówił o tym 2 tygodnie temu, rozpoczyna w wersecie 3 od tego właśnie, że dziękuję Panu za dzieło wiary, trud miłości i wytrwałość nadziei wśród Tesaloniczan. Za to dziękuję. A w rozdziale 5 nakazuje tym razem, aby Tesaloniczanie przywdziali pancerz wiary i miłości i przyłbicę nadziei zbawienia. Przypomina o tym, co
powiedział wcześniej, już w pierwszym rozdziale, a pisze nie skąd indziej, tylko z Koryntu, w którym napisał. Wiara przychodzi ze słuchania. Na całym świecie ludzie słuchają właśnie w tym momencie, w zależności od tego, w jakiej są strefie czasowej, na całym świecie słucha się kazań. Ci, którzy chodzą w niedzielę rano do kościoła, bo są tacy, którzy chodzą w niedzielę rano gdzie indziej. Ale ci, którzy przychodzą do zboru, słuchają kazań. Ale pytanie jest, bo chociaż wszyscy słyszą i dzięki Bogu, że nam dał uszy, pytanie jest tylko, jak wielu z nich tak naprawdę słucha? A jeszcze ważniejsze pytanie jest, jak wielu z nich usłucha? Ale apostoł Paweł, i to jest największy cud, że ktoś, kto słyszy Słowo Boże, nie tylko je słyszy, bo ktoś je mówi głosem, który da się słyszeć, ale słyszy je w swoim jakby sercu, jest przekonany i usłuchuje tego słowa po to, aby żyć nim i stać się dzieckiem Bożym. I to jest największy cud, bracia i siostry, który się odbywa tu, w tym miejscu, przy tej kazalnicy, w sercach ludzi, którzy słuchają, bo to słowo to nie jest moc kaznodziei. Apostoł Paweł pisze w pierwszym rozdziale, pisze w wersecie 5, gdyż nasza Ewangelia nie doszła was tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym i w pełnym przekonaniu. I mówi, że ona doszła ich w mocy, nie w mocy kaznodziei. To jest moc Ewangelii. Nie mówi o tym, że to było mocne kazanie. Kaznodzieja był dobry dzisiaj. Fajnego kaznodzieje mieliśmy. To nie chodzi o kaznodzieje, to chodzi o to, jakie je... Czy twoje uszy są otwarte, bracie i siostro? O to nam chodzi. O to chodzi Panu. Ewangelia ich doszła. Nie tylko w słowie. To znaczy, że może dojść Ewangelia tylko w słowie, ale bez mocy Ducha Świętego, tak? Jeden z komentatorów pisze, że przesłanie Ewangelii może być odebrane na dwa sposoby. W słowie, tylko w słowie bez mocy, albo w słowie z mocą, zgodnie z tym wersetem. I tak było w Tesalonikach. Dziwicie się, że po 3 tygodniach byli w stanie doświadczyć prześladowań z ręki wściekłych Żydów, którzy nienawidzili ich za to, że w tym wielkim mieście, w tym tyglu, w którym topiły się różne kultury, ścierały się, prawda, różni byli tam misjonarze z różnych religii, a Żydzi byli jednymi z nich. Oni zabiegali o nowych konwertytów, proselitozowali, tak, takie jest słowo, tak, nauczali judaizmu. I mieli za złe apostołowi Pawłowi właśnie to, że prowadzi ich do Boga bez potrzeby stania się Żydem najpierw. O to im chodziło. Że on ich prowadził do Boga. Zapomnij o Jezusie Chrystusie. Prowadził ich do Boga, ale żadnemu z nich nie nakazał, żeby był Żydem. Nie tak jak oni, bo oni też mieli konwertytów z pogan, tak? Ale wszyscy stawali się Żydami. Teraz możesz przyjść do Pana. Wypełniaj prawo, a będziesz zbawiony, tak? A my wiemy, że to nie tak działa. Dopiero co studiowaliśmy miesiąc temu list do Galacjan. Także bracia i siostry, jeżeli słyszysz słowo i myślisz, że dociera, że nie dociera, nie dochodzi do ciebie, to nie jest wina kaznodziei. To jest... A ja nie wiem, czy ja to jest wino, powiem tak.
ale zarówno kaznodzieja, jak i ten, który słucha, wszyscy będą musieli zdać sprawę przed Panem pewnego dnia. Będziemy stali przed Nim. Kaznodzieja będzie osądzony bardziej, jakie tam słowo było użyte, słucham? Bardziej surowo, właśnie, surowiej będzie osądzony. Ale my wszyscy będziemy musieli zdać przed Nim sprawę z tego, jak głosiliśmy i jak słuchaliśmy. Miejmy to w pamięci, ponieważ Tesaloniczanie, ich doszła Ewangelia nie tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym i w pełnym przekonaniu. Piotr mówi, że to jest odrodzenie, które następuje nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego przez Słowo Boże. To nie jest działanie jakiegoś, przypuśćmy, charyzmatycznego kaznodziei. To jest Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. I teraz dochodzę do ostatniej części tego wykładu, w którym apostoł Paweł spędza trzy wersety, 17, 19 i 20, po to, aby wyjaśnić Tesaloniczanom, że to właśnie oni są jego radością, że to głoszenie słowa jest celem jego życia, a oni są jego radością. 17. Drodzy bracia, od chwili rozstania z wami, choć na krótko, nasze serca i tak z wami pozostały, wszelkimi siłami próbowaliśmy znowu spotkać się z wami. Tak bardzo pragnęliśmy przybyć. Bo, i to jest ważne, bo cóż jest celem naszego życia? Co daje nam radość i nadzieję? Co jest naszą nagrodą i koroną, którą będziemy się chlubić? To wy właśnie. Wy będziecie źródłem naszej wielkiej radości. Kiedy, gdy staniemy razem przed naszym Panem Jezusem Chrystusem w dniu Jego powrotu. I o tym będzie wkrótce nauczał w tym liście. Jesteście naszą dumą i radością. Tak mówi moja parafraza, słowo życia. Z tego, co ja widzę i sądzę, wygląda na to, że apostoł Paweł oczekuje, że będzie mógł w niebie rozpoznać swoje duchowe dzieci. I ja tak to widzę. Możecie mi powiedzieć, że tak nie jest, ale ja myślę, że tak, że te wersety nam dają dużo do myślenia na ten temat. Paweł oczekuje, że w niebie będzie rozpoznany, że będzie mógł jakby przyprowadzić za sobą cały ten orszak tych, którzy się w jego służbie... I nie to, że to jemu dało wejście do nieba, że jego dzieło, prawda? On został zbawiony w momencie, kiedy podniósł swoją rękę na kościół Pana, tak? Ale będzie się tak cieszył, stojąc przed Panem, że ci wszyscy wokół Niego będą się razem z Nim cieszyć. To znaczy, że jeżeli będą wokół Niego, albo On ich rozpozna, albo oni Jego rozpoznają, będą wszyscy razem przed Panem stali w radości i On może bez słowa będzie stał i mówi, to są moje dzieci. Tak będzie stał przed Panem. Ja słyszałem, ktoś mi raz powiedział, bracie, jak ja się dostanę do nieba, to pierwsze 1000 lat spędzę na ziemi, na płasko leżąc przed Panem, bo nie wiem, co będę miał powiedzieć. Nie wiem, co będę mógł zrobić. Będę przed Panem w pozycji horyzontalnej. I na to też są wersety w Biblii, ale to już nie dzisiaj. Ja nie wiem, czy tak będzie, czy nie. Tak mi się wydaje. Ale dla tych wszystkich braci i sióstr, którzy tu są dzisiaj, których ja znam, mówię tak, a zresztą niedługo będę już odjeżdżał. Bracie i siostro, gdybym się z tobą nie zobaczył, to w niebie spotkamy się. Pierwsze drzewo po prawej stronie, tam będę na was czekał. Nawet jeśli mnie nie możecie poznać. No musi być jakieś drzewo po drodze do tronu naszego Pana. Pierwsze drzewo po prawej stronie, tam będę czekał.
Tam się spotkamy, gdybyśmy się już nie mieli nigdy spotkać. To mi daje dużą radość. Ale kiedy apostoł Paweł, już abstrahując od tego wszystkiego, co do tej pory powiedziałem na temat jego radości i dumy z tego, co Pan mu dał zrobić na ziemi. Ja go rozumiem, bo Paweł jest ich duchowym ojcem, a ja jestem też ojcem, mam 4 dzieci. One są już niektóre dorosłe, niektóre nie jeszcze, ale one są moimi duchowymi dziećmi. I wiecie co? Ja rozumiem apostoła Pawła. Ja go rozumiem, ponieważ przychodzą takie dni, kiedy ja się zwracam do świata i mówię tak, patrzę mu prosto w oczy i mówię tak, widzisz, to jest mój syn. To jest moja córka. A wszystko, czym są dzięki mojemu Ojcu w niebie. Są takie też dni, kiedy, a będzie ich więcej, wiem o tym na pewno, kiedy one stają w tej samej pozycji i mówią, spoglądając światu prosto w oczy, a mają dużo wyzwań w tym świecie i mówią, to jest mój tatuś. Wspaniały ojciec. Hojny. Nie bogaty, ale hojny. Kochający, sprawiedliwy i troskliwy. Wiem, że tak mówią. A będzie tego więcej. I nie mówię wam tego, że są, dlatego, że one są doskonałe. Że są takie dobre, bo popełniają błędy tak jak każdy inny. Ale to, kim są, i wdzięczność, którą mają za ojca, od czego to pochodzi? Jeżeli nie od tego, że ich ojciec zna swojego ojca i że one mogą poznać, bo będą musiały na swoją własną rękę poznać tego ojca w niebie, na własną rękę, bo to, co ja im powiedziałem, już nie wystarczy. Takie jest życie. Będą musiały na własną rękę poznać ojca. I będą powracały do tego, może już mnie tutaj nie będzie, ale będą w dalszym ciągu powracać do tego momentu i mówić, taki był mój ojciec. On znał ojca. Ojciec znał swojego ojca w niebie. Dlatego, bracia i siostry, ktokolwiek jest twoim ojcem duchowym, szanujcie ich. Kochajcie ich, módlcie się o nich, wspierajcie ich, dziękujcie za nich waszemu Ojcu w niebie. Pomagajcie sobie z braterską miłością. Ktokolwiek jest tym Ojcem Duchowym, nie wstydźcie się pokazać swojej wdzięczności i traktujcie się jeden drugiego z miłością, którą nas Ojciec ukochał przed założeniem świata. Amen.